Hejka kochani, witam was w kolejnym filmiku. Nagrywam ten filmik w ten sam dzień co Q&A, więc mogę na twarzy wyglądać trochę inaczej, ale się przebrałam, żeby nie było dziwnie, że jestem w tych samych ciuchach. No ale, więc nie mogę uwierzyć w to, że ja niedawno nagrywałam. Parę dni temu, mam wrażenie, dodawałam filmik z 14 tygodnia ciąży, a nagrywam właśnie 15 tydzień ciąży i skończyłam właśnie 15 tydzień ciąży, dlatego że jestem w 15 tygodniu i pierwszym dniu. Czyli leci mi już 16 i jestem w 15 tygodniu ciąży, więc mogę wam opowiedzieć o tym, o moim 15 tygodniu ciąży. Więc kochani, co najważniejsze, znowu jestem chora, znowu byłam chora w tym 15 tygodniu ciąży, już się chwaliłam wam ostatnio, że jestem zdrowa, no i chyba za szybko się pochwaliłam, no i znowu byłam chora. Więc no niestety, no tak wyszło, ale już zdrowieję, mam nadzieję, bo ja tak często mówię, że już zdrowieję i później znowu jestem chora, więc jednak mam nadzieję, że tym razem się nie mylę. I wiecie co, też co zauważyłam w tym 15 tygodniu, to to, że znowu poniósł mi się bardzo brzuch i znowu są takie momenty, że on twardnieje i jest naprawdę, naprawdę bardzo widoczny i bardzo twardy i ma taki bardzo śmieszny kształt, zupełnie inaczej niż z Jasiem. Ja z Jasiem miałam bardzo kształt tego brzucha, miałam bardzo taki równy, a tutaj mam tak, że jakby po jednej stronie ten brzuch jest większy niż po drugiej. I to naprawdę śmiesznie wygląda dosyć na zdjęciach, bo mam parę takich właśnie zdjęć, gdzie to no, śmiesznie wygląda według mnie. Ale no to co? To nic takiego. I właśnie twardnieje mi ten brzuch. Jeszcze nie zrobiłam tych badań, muszę właśnie iść się wybrać, no ale byłam chora i nie chciałam sobie robić morfologii, jak byłam chora, więc po prostu przeczekałam to i pójdę po prostu teraz niedługo. Cały czas właśnie chciałam wam jeszcze powiedzieć, cały czas skorzystam z aplikacji. Dużo osób, ja zaczęłam dodawać na Instastory. Zapraszam was na Instagrama w ogóle na mojego, bo robię często live'y. Znaczy teraz staram się robić często live'y, wcześniej robiłam, ale no dobra, nieważne. Robię teraz często live'y. I wstawiam wam czasem właśnie zdjęcie, screen tego, co mi pisze w danym dniu ta aplikacja. I dużo, dużo dostaję pytań, co to za aplikacja, więc właśnie chciałam wam polecić aplikację. Ona się nazywa Hi Mami. Jest naprawdę bardzo fajna. Ona nie zawiera zbyt wiele informacji, jeżeli chcielibyście nie wiadomo co czytać, ale na przykład dzisiaj w... Co chcesz? Co chcesz? Ja wyjeżdżę na dół. No. To weź ten spokój, te ciuchy. No i że jako nic się za specjalnie już więcej u mnie nie zmieniło, to pomyślałam, że po prostu przeczytam wam, co tu ta aplikacja właśnie pisała w każdym dniu. Więc w 14 tygodniu i w pierwszym dniu, czyli pierwszy dzień 15 tygodnia, aplikacja mi napisała, żebym piła dużo wody, najlepiej takiej z dodatkiem magnezu. No, magnez by mi się na pewno przydał. Zaczęłam pić dużo wody, ale piję dużo wody lekko gazowanej, bo nie potrafię pić ostatnio zwykłej. Nie wiem, po prostu nie potrafię, nie może mi przejść przez gardło, więc staram się pić więcej wody, ale jednak piję więcej herbat. No ale to też się liczy nadal do płynów. W 14 dniu, w 14 tygodniu i drugim dniu dostałam informację, że zwiększa się moja masa mięśniowa, jestem coraz silniejszy, silniejsza. Jeszcze nadal nie znam płci, więc no niestety nie powiem wam, jak to powinno być. 14 tydzień i trzeci dzień. Wiesz, że w drugim trymestrze będziesz średnio przybierała na wadze około 2 kilo na miesiąc? Pamiętaj, że każda mama przybiera inaczej na wadze i w innym tempie. Więc jestem ciekawa właśnie, jak będzie z tą ciążą, czy ja rzeczywiście przytyję jej w ogóle, bo z Jasiem to ja nie przytyłam zbyt wiele i przytyłam tylko 6 kilo, dokładnie 6 kilo przytyłam, więc to mało. A później schudłam, jeszcze pod koniec ciąży chudłam, więc no
po porodzie ważyłam mniej niż przed ciążą w ogóle. Więc zobaczymy, jak będę tym razem tyć. Mam wrażenie, że będę więcej tyła niż wtedy, bo to były wakacje, a ja ogólnie w wakacje bardzo mało jem, jak byłam z Jasiem w ciąży. No. W 14 tygodniu i 4 dniu dostałam kolejną wiadomość, że wiesz, że przez moją cienką i przezroczystą skórę mogłabyś dojrzeć naczynie krwionośne, więc to wiedziałam już właśnie po ciąży z Jasiem. W 5 dniu, płukając wody płodowe, cały czas wykonuję ruchy oddechowe. I tutaj dopisek, potrafię już rymować. No, tak właśnie. Kolejny 6 dzień, uszy mam już na swoim miejscu, wiesz, że potrafię poruszać paluszkami. I w ostatni dzień 15 tygodnia, wiesz, że twoja macica jest wielkości niewielkiego melona. No więc tak, wiem, że jest, bo widzę to, że jest takiej wielkości. Naprawdę, zaraz zresztą zobaczycie, pokażę wam, jak wygląda mój brzuch. I naprawdę zwiększył się teraz w tym ostatnim tygodniu. Pokazywałam wam w ostatnim tygodniu, to zobaczycie sobie, możecie sobie porównać właśnie, jak wyglądał ostatnio, a jak wygląda teraz. I moim zdaniem naprawdę mnie wywaliło teraz. I już się nie mogę, naprawdę strasznie nie mogę doczekać się mojej kolejnej wizyty, jak powinnam się dowiedzieć, jaka płeć dzidziusia, bo już po prostu kupiłabym mnóstwo rzeczy, jakbym wiedziała, że na przykład jest to dziewczynka, bo dla chłopca mam już dużo rzeczy, a jakbym wiedziała, że to dziewczynka, to po prostu... Już mówię Dominikowi, bo on tak bardzo chce córeczki i ja mówię mu, ale wiesz, że jak będzie naprawdę córeczka, to zbankrutujemy. Więc no, właśnie jeszcze z takich super wieści, to przytyłam 0,5 kg od wizyty ostatniej, czyli 2 tygodnie, tak? Czekajcie, bo już nawet nie pamiętam, ile minęło. Tak, jutro będzie 2 tygodnie od ostatniej wizyty, więc przytyłam 2 kg, 0,5 kg przytyłam. I dlaczego mnie to cieszy? Dlatego, że lekarz mój powiedział, że jeżeli nadal będę chudła, bo ostatnio ważyłam, na ostatniej wizycie ważyłam mniej niż przed ciążą, znaczy mniej niż na pierwszej wizycie u niego, to jeżeli będę nadal chudła i jeżeli nadal będę chora, a jestem chora, to weźmie mnie do szpitala pod kropsówkę. Więc ja jak przytyję, to się bardzo cieszę, więc przytyłam 0,5 kg, więc super. No, w ciągu 2 tygodni. A nie jadłam zbyt wiele, bo jestem chora i jak jestem chora, to już w ogóle mi się nie chce jeść nic. Więc myślę, że to by było tyle z tego 15 tygodnia. Trochę wam zbyt wiele się nie zmieniło, no bo nic tak naprawdę się na początku, wiecie, nie ma drastycznych zmian w ogóle, ale fajnie sobie pogadać do was co tydzień o tej mojej ciąży. Właśnie tak wam pokazałam tą aplikację, no i teraz pokażę wam brzuch. I właśnie myślę, że z czasem będzie fajnie sobie wrócić do takiego filmiku na przykład z 14 tygodnia i zobaczyć, jaki ja miałam brzuch w tym 14 tygodniu, a teraz mam taki wielki i nie mogę się ruszać, na przykład jak będę w 30 tygodniu ciąży, chociaż już mi ciężko się rusza. Bo o właśnie, jeszcze zaczął mnie boleć kręgosłup i ja czuję, że ten kręgosłup boli mnie właśnie od ciąży i boli mnie bardzo noga czasem i to też jest od ciąży, bo miałam tak samo z Jasiem. Dobra, więc pokazuję brzuch i dziękuję wam bardzo za oglądanie, do następnego filmiku i tyle, pa pa!